Ubezpieczenia i kredyty od A do Z. Sławomir Wojciechowski, Kraśnik, ulica Urzędowska 351, Autokomis, telefon 600 968 157. Centrum Wolontariatu w Kraśniku serdecznie zaprasza wolontariuszy, instytucje organizujące pracę wolontariuszy, osoby i placówki korzystające z ich pomocy do wzięcia udziału w konkursie Wolontariusz Roku 2011. Jest to 11. edycja konkursu, którego realizacja rozpoczęła się w 2001 roku. Od tego czasu działalność wolontariuszy bardzo rozwinęła się zarówno w pomocy społecznej, ekologii, oświacie czy służbie zdrowia. Pojawiły się również nowe dziedziny takie jak kultura, sport, działalność administracyjna, wolontariat pracowniczy, e-wolontariat, usługi specjalistyczne, np. porady prawne czy tłumaczenia. Działalność wolontariatu docenił Parlament Europejski, ogłaszając rok 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu. W trosce o dalszy rozwój wolontariatu w naszym kraju oraz chcąc uhonorować tych, którzy zdecydowali się włączyć działalność wolontarystyczną, centra wolontariatu zorganizowały konkurs pod tytułem Wolontariusz Roku 2011. Zgłoszenia można składać do końca miesiąca. Ocenie nominowanych kandydatów podlegać będzie zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność oraz partnerstwo podejmowanych przez wolontariuszy działań. Konkurs stworzy możliwość zaprezentowania ciekawych sylwetek wolontariuszy, wyjątkowych akcji wolontarystycznych oraz podzielenia się swoimi refleksjami. Serdecznie zapraszamy do tego, żeby składać formularze, zapoznać się z regulaminem, tak żeby w czasie obchodzenia Międzynarodowego Dnia Wolontariusza móc podziękować tym osobom, które społecznie działają na terenie naszego miasta, powiatu.